Rodzice i mieszkańcy Dziećmorowic oraz dzielnicy Rusinowa, w której likwidowana jest publiczna szkoła podstawowa nr 31, spotkali się w tejże miejscowości z wójtem gminy Walim. Sytuacja, która wytworzyła się w Wałbrzychu w temacie zamiaru likwidacji szkół, o czym było wiadomo od dawna, dotyka miejscowości, które są usytuowane w bezpośredniej bliskości granic miasta Wałbrzycha. Ja muszę się dzisiaj przygotować na to, że prawdopodobnie od 1 września ja będę miał problem i to duży problem. To jest stąd ten pomysł. No jest to, że Państwo działacie, zbieracie podpisy i te głosowanie może być różne, trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że na etapie, kiedy ja się z Państwem spotykałem, myśmy sądzili, że Szkoła 31 chyba się obroni, bo chyba przynajmniej z przekazów medialnych najlepiej się broniła ze wszystkich szkół. Zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. Nie chcę w to wchodzić, bo nie chciałbym, żeby radni gminy Wałbrzych decydowali o tym, co się dzieje w Walimiu, i odwrotnie, stąd nasze zaangażowanie takie, jakie było. Szczególnie widoczny problem powstaje z wsią Dziećmorowice. Dzieci z tej miejscowości uczęszczają do szkoły podstawowej nr 31 od 1974 roku. Dzieci, nasze dzieci do tej szkoły od 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, chodziły. Nic w tym dziwnego, ponieważ Dziećmorowice wspólnie z dzielnicą Rusinowa tworzą wspólne skupisko budynków, a granica pomiędzy miastem a wsią wygląda podobnie jak między Wałbrzychem a Szczawnem. Problem polega jednak na tym, że Dziećmorowice terytorialnie należą do gminy Walim, a z kolei Walim oddalony jest o kilkanaście kilometrów od Dziećmorowic. Wójt Walimia spotkał się z mieszkańcami wsi, ponieważ jako gospodarz musi reagować na pojawiające się problemy. Zaproponował więc rozwiązania w przypadku, gdyby radni Wałbrzycha w kolejnym głosowaniu podtrzymali decyzję o likwidacji szkoły nr 31. Z mojej strony oferta wygląda tak. Jesteśmy też jedyną gminą w okolicy, nie wiem czy nie na Dolnym Śląsku, która posiada jeszcze gimbusy. Mamy dwa gimbusy. Przypominam, że jeden gimbus chyba jest 8-letni, ale jeden jest nowy, 4 lata temu zakupiony. Mamy nowy autobus KPN. Mamy własnych kierowców, mamy własny gminny zespół obsługi szkół, mamy profesjonalne, przeszkolone osoby, które razem z tymi dziećmi jeżdżą i to jest moja oferta. I dzisiaj ja muszę się przygotować na to, że 1 września prawdopodobnie Państwo będziecie chcieli te dzieci dowozić do mnie do szkoły Jugowice, do szkoły, która jest piękna, ładna, fajna, sympatyczna. Ja tylko wszystko to, co dobre mogę powiedzieć. Ja tutaj nie chcę rozmawiać na temat szkół wałbrzyskich i odnosić się do szkoły jakiejkolwiek Wałbrzych. Bulwersujący temat powstał jednak wtedy, kiedy radni miejscy oficjalnie wypowiadali się na temat przyczyny głosowania za likwidacją szkoły nr 31. W kwestii właśnie takich niedomówień. Dlaczego na przykład niektórzy radni głosowali za zamknięciem szkoły 31, odnosząc się teraz tutaj do Walimia, co myślę, że mieli Państwo może okazję zobaczyć dzisiaj na materiale kolegi Sebastiana Grebki, który zapytał radnego Artura Torbusa i radnego Pawła Szpura o przyczyny swojego głosowania na niekorzyść naszej szkoły. Wyszło na to z ich wypowiedzi, że to gmina Wałbrzych utrzymuje gminę Walim, jak chodzi o tej kwestie szkół, że wójt Hausmann nie partycypuje, w kosztach nie zamierza i tak dalej. Czyli dla kogoś z boku brzmi to jasno, prawda? Nic się tutaj nie dzieje finansowo, prawda, do miasta Wałbrzych, gdzie jest po prostu to oczywistą bzdurą. Zarówno radny Artur Torbus, jak i Paweł Szpur stwierdzili, że powodem ich decyzji był brak partycypacji w kosztach ze strony gminy Walim. Wójt gminy Walim powiedział, że nie będzie ponosił kosztów partycypacji w chodzeniu dzieci do tej szkoły. Więc de facto mieszkańcy gminy Wałbrzych dopłacają do dzieci z gminy Walim. Jest to bardzo ładne, ale nie w interesie gminy Wałbrzych. To był problem gminy Walim, która nie chciała współfinansować tej szkoły i to był największy problem. Z kolei wójt gminy Walim Adam Hausmann zaprzecza twierdzeniom wałbrzyskich radnych. Nie chciałbym, żeby radni gminy Wałbrzych oceniali moje działania, bo to jest bardzo nielegalne i bardzo nieładnie. Ja do tej pory powstrzymywałem się w każdej sprawie, która była przeciwko nam wytaczana, a było przecież parę razy było poruszono, że to jest wina gminy Walim. Proszę Państwa, nie. Całą subwencję, i to stanowczo mówię, bierze dzisiaj Wałbrzych. To my jako gmina Walim dokładamy 60 tysięcy złotych rocznie na dowóz dzieci, bezpieczny dowóz dzieci, mam nadzieję, i to jest chyba bezdyskusyjne. To my jako gmina Walim pokrywamy 100% kosztów wszystkich dzieci chodzących do zerówki, przeszczających. Mamy takie porozumienie. Według wójta Walimia do gminy wpłynęło tylko jedno pismo z zapytaniem w tej sprawie, dokładnie 17 stycznia. Władze Wałbrzycha nakazały odpowiedź do 18 stycznia, czy wójt może finansować szkołę nr 31. W dniu 17 stycznia faksem do Urzędu Gminy wpłynęło jedno jedyne pismo z prośbą, czy my jesteśmy w stanie finansować, z prośbą, żebym do 18 odpowiedział w tej kwestii. Nie moje kompetencje, bo kompetencja Rady Gminy, po pierwsze budżet, no nie chcę powiedzieć,
Ja, proszę Państwa, co się zdarzyło i to mogę jasno powiedzieć. Prawdopodobnie decyzja o likwidacji szkół zapadła, a potem szuka się kozła ofiarnego w postaci gminy Walin, przez którą likwiduje się. Wśród obecnych na sali osób znaleźli się przedstawiciele społeczności z dzielnicy Rusinowa. Nasza szkoła przepadła tak naprawdę jednym głosem w tym głosowaniu nad uchwałą intencyjną. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że to głosowanie wygramy. Tym razem na to liczymy bardzo wszyscy i my jeszcze w kwestii referendum. Referendum jest bardzo realne, ponieważ zainteresowanie osób, którzy podpisują się pod tymi listami, musimy tych podpisów zebrać około 10 tysięcy, żeby te referenda miały pod obiema listami rację bytu. Oczywiście staramy się nie tylko zbierać podpisy, ale również tłumaczyć ludziom, że to frekwencja tak naprawdę robi swoje. Ludzie bardzo chętnie, nawet powiem, że nie miałam takich oczekiwań, bardziej to było moje myślenie może życzeniowe na przykład, a jednak okazuje się, że już teraz jakieś tam doświadczenie mamy, gdyż od 27 stycznia zbieramy te podpisy, odkąd pisma intencyjne poszły do pana prezydenta. Jest ogromne zainteresowanie, także zebranie 10 tysięcy nie będzie żadnym problemem. I myślę, że również po prostu frekwencja wyborcza referendalna będzie też miała poziom taki zgodnie z oczekiwaniami. Podczas dyskusji padły nawet propozycje przeprowadzenia kolejnego referendum w przypadku, gdyby doszło do likwidacji szkoły. Tym razem mieszkańcy Rusinowej rozważają nawet kwestię odłączenia się od miasta i przyłączenie tych terenów do gminy Walim. Moje zdanie jest takie, może ktoś się ze mną nie zgodzi, że po prostu było to dość tupeciarskie ze strony gminy Wałbrzych, że zwróciła się jeszcze dodatkowo o to, żeby Państwo nie znaleźli kolejne pieniądze. Jeżeli tak się śpiewająco wywiązujecie z tych obowiązków, to wszyscy o tym wiemy od lat. My się nawet śmiejemy jako mieszkańcy Rusinowa, żebyśmy chcieli, żebyście nas wchłonęli po prostu do siebie, bo nasza dzielnica jest cały czas pokrzywdzona, amputowana po kolei. Szczerze mówiąc, rozważamy kwestię referendum takiego, żeby na przykład Rusinowa została wchłonięta w gminę Walin. Są już takie rozmowy. Ten pomysł jednak póki co nie jest jeszcze brany na poważnie pod uwagę. Widoczne jest jednak oburzenie włodarzy gminy Walim, jak i mieszkańców Dziecimorowic i Julianowa po słowach wypowiadanych przez radnych miejskich Wałbrzycha. To nie jest tak, że całym złem, bo w tej chwili całym złem likwidacji szkoły 31 jakby przedstawia się gminę Walim. Nie. Naprawdę proszę nie, Państwa, nie. Gmina Walim jest biedną gminą, no może ja mówię, że skazaną na sukces, bo my jesteśmy skazani na sukces, ale w porównaniu z Wałbrzychem, proszę Państwa, budżet 400 prawie milionów i 14 milionów gminy Walim. Najprawdopodobniej wkrótce dojdzie do tego, że gmina Walim będzie żądać od radnych Torbusa i Szpura sprostowania swoich wypowiedzi.